Hej, nasz spacer się w kolejnym odcinku z serii Pokémon Soul Silver. Już chciałem powiedzieć Heart Gold, bo tak mam przygotowane tutaj obok, a mam je przygotowane po to, bo w dzisiejszym odcinku dalej będziemy uzupełniali nasz Pokédex. Tak jest, no jest wciąż jeszcze sporo wpisów do uzupełnienia. W ostatnim odcinku udało nam się zgarnąć około 6, no to w dzisiejszym odcinku trzeba zgarnąć co najmniej drugie tyle. Pamiętam, że coś wziąłem do drużyny, żeby expić i teraz widzę, że to jest faktycznie Swinub. No ale tutaj go po expie jednak, bo no wymaga on trochę tego expienia, jakby nie było. Może między odcinkami, chociaż wiadomo jak to się zazwyczaj kończy, że później wychodzą mega długie przerwy w filmach, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast w dzisiejszym odcinku w sumie chciałbym na początek się troszeczkę powymieniać, gdyż no w pojedynkę tutaj wszystkiego się nie ogarnie, więc druga konsola z drugą grą będzie tutaj bardzo pomocna. Tak więc już na HeartGoldzie przygotowałem sobie 4 boksy na wymianę, tak więc lecimy gdzieś do wolnego boksa i wyrzucam coś nieco z drużyny i wezmę coś niecoś na wymiany. Tak naprawdę mogę nawet te prewolucje puścić na trade, bo no w sumie po co mam je trzymać, to bardziej chyba sobie zostawię, bo jego wyższa forma mi się przyda. Te prewolucje po prostu powymieniam i tyle. Dobra. Chociaż tak naprawdę na pewno znajdą się jakieś mniej potrzebne poksy, no ale cóż, dobra. No to, co ja wszedłem? W Hall of Fame, no tak, możemy sobie podejrzeć ewentualnie jakimi poksami braliśmy udział ostatnio w lidze. De facto, można też toczyć rematch w lidze, gdzie będą trenerzy mieli nieco inne, mocniejsze poksy, tak więc na pewno też myślę z tego skorzystamy. Dobra. Gra się zapisuje, no i będziemy mogli mykać dalej. Tak patrzę, że na moim HeartGoldzie mam ponad 2 razy więcej czasu przegrane. No w sumie gram HeartGolda trochę dłużej niż tutaj w SoulSilvery. Dobra, więc wchodzimy i troszkę się powymieniamy. Dobra, tutaj już mam wgląd na drugą postać, więc my zagadamy. Tak więc z drugą konsolą łączmy się. Dobra, i tak, co chcemy zrobić? My chcemy się powymieniać. To na drugiej konsoli akceptujemy. No i zaczynamy wymianę. No i tak, co sobie przygotowałem na wymianę? Otóż kilka poksów. Na początek może Slowking. Slowking jest jedną z alternatyw właśnie ewolucji Slowpoka. Pewnie mieliśmy już okazję go tam niejednokrotnie zobaczyć. Dobra, więc leci wymiana. Zawsze lubiłem te DS-owe z czwartej generacji animacje wymiany, one naprawdę były spoko. Do tego fajna była ta opcja, że już w standardzie możliwość wymiany bez żadnych kabli, tak jak to jeszcze było w czasach generacji trzeciej, przynajmniej po części, jak i też wcześniejszych. I te kable zawsze tam jakoś końcówki trzeba było dobrze trzymać, dobrze włożyć, bo to czasami coś się poluzowało i no było z tym kombinacji. Tutaj wszystko bezprzewodowo. Technologia idzie w przód. Dobra, więc mamy Slowkinga. Tak więc kolejny nowy wpis w Pokédexie. W sumie jest do zdobycia dość ciężki, bo trzeba mieć przed jakim jest Kingsrock, tak? A no, normalnie w grze do zdobycia jest jeden z tego, co się orientuje. Ewentualnie tam jakieś pewnie są jeszcze inne metody, żeby go zdobyć, ale no one są, raczej nie są właśnie za proste. Chyba można za Battle Pointy kupić, ale dokładnie nie pamiętam. Dobra, czyli tak. Teraz sobie pobiorę jeszcze dodatkowego poksa, jakim jest Charmander. Tak jest, czyli kolejna ewolucja startera z Kanto, której mi właśnie brakuje. Dobra, tak więc Klefa za Charmandera. Z ciekawego tego Charmandera dostałem właśnie na GTS-ie, więc... Więc będzie miał trochę inne dane, aniżeli osoba, od której go dostaje faktycznie. W tym momencie. Dobra, tak więc wraca do mnie Charmander. Dobra, tak więc kolejny boks jest z nami. Dobra, co dalej? Dobra, kolejnym poksem, jakiego sobie odbiorę, będzie kolejny, no w kolejności, no za co dużo mówić. Dobra, a już dwa wpisy w Pokédexie na dzień dobry są.
Dobra, kolejnym będzie właśnie Tyranitar. Tak, dlaczego Tyranitar? Dlatego, że ten box jest bardzo trudny do zdobycia, w sensie no wymaga wbicia poziom 55, co jest dosyć czasochłonne, więc jest to ostatnia forma Larvitara, tak naprawdę Pokémon kamienno-mroczny. Zresztą i tak o wszystkim jeszcze sobie powiemy. Tak więc Tyranitar leci. Dalej, także Tyrek jest już u nas. No i jeszcze jeden Pox, którego przygotowałem na wymianę na dziś. Dobra, także mamy Tyranitara. No dobra, pozostaje nam jeszcze jeden Pokémon i kończymy tę wymianę na dzisiejszy odcinek, czyli w zasadzie pół odcinka będą wymiany, a później będziemy szukać nowych Poxów. Bo trochę ich trzeba będzie. Dobra, i jeszcze Ariados. Ariados jest właśnie z kolei Pokémon ekskluzywnym dla wersji HeartGold. No i tak. Będziemy musieli jeszcze wyhodować sobie jeszcze jego niższą formę, czyli właśnie Spinaraka, którego no, w tej grze raczej nie uraczymy. Dobra, tak więc... Teraz Elekid, tak, Elekid leciał, no to leci za Ariadosa. Czyli to już Pokémon ekskluzywny dla danej wersji. W sumie tych boksów jest parę, więc będę też je musiał sobie poprzesyłać. No dobra, także mamy Ariadosa jeszcze. No dobra, no to tyle jeśli chodzi o wymianę. Tak patrzcie, jejku, jaka jest różnica pomiędzy, bo nagrywam na klasycznym DS-ie, a obok mam Nintendo DS Lite'a. Wszystko jest o wiele jaśniejsze, wszystko wygląda o wiele lepiej. Znaczy na komputerze, to wiadomo, wszystko wygląda tak samo, niezależnie od modelu konsoli. Dobra, wyjdź i wyjdź. Dobra, no to tyle, jeśli chodzi o... tutaj wymiany na razie, więc sobie wyjdziemy na obu konsolach. Dobra, drugą możemy wyłączyć. No i teraz możemy trochę się przyjrzeć poksom, które właśnie otrzymałem. Czyli począwszy od Slowkinga, jest to jedno właśnie z alternatyw ewolucji Slowpoka. Fajna w sumie nawet naturka, Modest, złapany w 2014, czyli szmat czasu temu. No i jest to właśnie poks też dalej wodopsychiczny, a jednak w przeciwieństwie do Slowkinga ma on lepszy defense specjalny niż zwykły. Tak więc to jest taka podstawowa różnica między tymi poksami. Dalej mamy Charmandera, czyli właśnie ognistego startera z Kanto, którego dostałem z wymiany. Dalej jeszcze, no, poks też ognisty, to o tym też można wspomnieć. A są jako naturę dosyć, czy obojętna. Dobra, dalej Tyranitar. Jest to ostatnia forma Larvitara, czyli jeszcze jest pośrednia, którą też będzie trzeba zdobyć. Jest to poks kamienno-mroczny, bardzo silny, jeśli chodzi o atak. No i do tego jako jedyny, czy nie jako jedyny, w sumie jest jeszcze jeden poks, który ma umiejętność Sandstream. Przywołuje on burzę piaskową, która po prostu trwa w walce, dopóki ktoś nie zmieni warunków pogodowych. Po prostu trwa i trwa i trwa. No i mamy jeszcze Ariadosa, poksa robacza trującego, który tam był złapany, o, chyba nawet gdzieś na moim Pokémon Pearl, czyli ścieżka 229. No i tak się to prezentuje na Pokémon robaczy, też dobry w ataku. Okej. Okay. I tak, Ariadosa będę musiał sobie jeszcze dohodować, no bo to jest, prawda, Pox, którego jeszcze niższej formy też będę potrzebował, a złapać się jej w tej grze, no tak jak mówiłem, za bardzo nie da. To jest ekskluzywny dla wersji właśnie HeartGold. No, troszeczkę popodmieniamy. No dobra, no i co? Mam drużynę w miarę kompletną, więc możemy teraz udać się jeszcze do miejsc, w których znajdziemy parę nowych poksów. Bo tak, wciąż są jeszcze takie, których nie złapałem. Także zajmijmy się tym. I w sumie teraz wchodzę do Pokédexu, jeszcze poczytamy może o paru tych nowych, które zdobyłem, więc Johto Pokédex ten nas interesuje. No i może na przykład sobie poczytać o Charmanderze, jest to Pokémon jaszczury. Ogień na jego ogniu płonie tak jak siła życiowa Charmandera. Jeśli jest zdrowy, to płonie on bardzo jasno.
Dalej mam jeszcze Larvitara, znaczy Tyranitara, w sumie jest to Pokémon zbrojny, ekstremalnie silny, jest w stanie nawet zmienić masę lądu. W każdym razie ma on bardzo taką samolubną naturę, nie dba o nic innego poza sobą. No dobra, więc dosyć ciekawy Pox. Co tam jeszcze ciekawego zgarnąłem? W sumie tak już widzę, że Mantine'a będę potrzebował. To się ogarnie. Dobra, co jeszcze będę potrzebował? Dużo ewolucji Eevee'ego. Dobra, co jeszcze z nowych Poxów miałem? Miałem Ariadosa na pewno. I Slowkinga, o. O Slowkingu można powiedzieć, że to jest Pokémon królewski. Kiedy jego głowa zostanie ugryziona właśnie przez to, co ma na głowie, czyli Shieldera, toksyny wchodzą w głowę Slowpoka, odblokując niesamowitą moc. Ciekawe. No i dobra, jeszcze mamy długonogiego Ariadosa, który jest jest w stanie wypuszczać z siebie specjalną nić, która wydaje nigdy się nie kończyć. Nić, albo z tych nici też tworzy swoje gniazda. Dobra. I tak, co to poksów, których mi potrzeba? Sandshrew jest z kolei też ekskluzywem dla HearthGolda właśnie, więc jego sobie nie złapiemy, ale złapać sobie mogę. Czemu ja nie mam Happipa tak w ogóle? To też jest ciekawe. Czy on w ogóle gdzieś w Kanto jest? Bo teraz w Kanto jestem. Tak, jest tam na ścieżce na dole. Okej. Dobra, co mi jeszcze potrzeba? Czy ja Hypno gdzieś znajdę? Tak, też możemy znaleźć Hypno. Więc na dobrą sprawę można też pójść paroma ścieżkami, które są tutaj, by po prostu odblokować jakieś nowe poksy. Marilla nie mam. Czemu ja Marilla nie mam? W Kanto dziś on jest? Nie, tylko w Johto. Tylko w jaskini jednej. Dobra, co mi tutaj jeszcze potrzeba? Quillfish, tak właśnie ten poks mnie ciekawi. Można go znaleźć. Dobra, czy już znamy plan drogi na odcinek dzisiejszy? Czyli polecimy najpierw tak. Czemu ja mam poksa z flyem? Tak, to możemy sobie lecieć. Ktoś do mnie dzwonił, ale mniejsza o to kto. Dobra, czyli tak. Wstępnie już mamy miejsca, gdzie mamy się udać. Ruszymy od Vermilion, gdzie pójdziemy na ścieżkę obok, gdzie znajdę z kolei... gdzie znajdę z kolei właśnie poksa, jakim jest Hypno. Mam nadzieję, że go znajdę. Następnie pójdziemy dalej ścieżką, gdzie będę mógł prawdopodobnie złowić Quillfisha, a później złapimy Happipa, jak starczy czasu, to połapiemy coś jeszcze. Dobra, więc parę nowych wpisów w Pokédexie jest, co najważniejsze. Dobra, to lecimy do Vermilion. Przy okazji może znajdę jeszcze jakieś inne nowe poksy. Dobra. Szkoda, że nie ma tutaj takiej możliwości, że po miejscu po prostu wyszukujemy, jakie Pokémon występują. Takie coś doszło w bodajże Pokémon Black i White 2. I było to całkiem spoko, trzeba przyznać. Dobra, szukamy Hypno. Ewentualnie czegoś innego, nowego, co mogłoby tu się znaleźć. Dobra, Rattata. W sumie tutaj poziomy są na tyle niskie, że mógł się nawet pobić z Swinubem, żeby go troszkę przeekspić. Chociaż bicie się z Swinubem wydaje się być troszkę ryzykowne. Dobra, 60 punktów expa, jeju. To jest tyle co nic. Dobra, ale w sumie czemu nie? Można się spróbować trochę pobić Swinubem. Ona stosunkowo sporo wyższy level niż Pokémony. Tutaj o, zielony Aprikorn. W sumie Aprikornem nie pogardzę. Dobra, będzie na Moonbola. No i dobra, biegamy dalej. Dobra, kolejny RTT. Dobra, no to Swinub. I tak, co w ogóle on zna? Powder Stone, Mud Slap, Mud Bombę. O. Chociaż specatak tego poksa nie jest zbyt powalający. Przez to też nie był w stanie pokonać nawet Rattaty jednym ciosem. Ale ewentualne Magnemite'y, które by się tu pojawiły, będą miały do niego słabość, co jest plusem akurat. Jakiś atak fizyczny mógłby znać, to byłoby bardzo pomocne. Dobra, no i tutaj 120 punktów exp, no to już troszeczkę lepiej wygląda. No dobra, no ale to ja przyszedłem tutaj do końca expić, tylko szukać jakichś nowych poksów. Rosie. No akurat jego wyższa forma mnie tutaj interesuje.
A, przewiduje Matt Bomber. Bardzo, bardzo dobrze przewiduje. Wow. Zniósł bardzo dobrze ten atak. Da, Confusion. Haha, pudło. A, spada z nowego, popróbuję trochę poatakować. Zobaczymy z jakim skutkiem, dość mizernym niestety. Znaczy walka z Wynabem to trochę ciężki temat. Dobra, udają się rozwalić do Ziggo. Ale dobra, nie przyszedłem tutaj expić, ja przyszedłem tu hipno szukać. No dobrze, patrzyłem w Pokédexie, że on tu występuje. Dobra. Czyli tak, znowu jeszcze tutaj po Pokédexie trzeba się porozglądać. Hipno, details, ścieżka. Tak, dokładnie tutaj. Choć myślę, że szanse na jego znalezienie będą stosunkowo niskie. No ale się okaże, zobaczymy. Dobra, znowu RTT. Dobra, i tak nawet jego Matt Bombę, a nie jestem w stanie go wykończyć, więc atakuję może Powder Snowem. Chociaż Powder Snow jest chyba sporo słabszy od Matt Bomby. Dobra, trochę się porozbijam niestety. Muszę się jakoś ruszyć. O, zabroziłem! Wow. Ja się rozmarz bardzo szybko. No ale szanse na zamrożenie od Powder Snowa są dość niskie. Ogólnie Powder Snow jest dosyć cienkim atakiem, siła za 2,40. Przy spec ataku Swinuba, no to... No robi tyle, ile robi. Dobra, gdzie ten Hypno? Dajmy sobie jeszcze te 3 poksy ewentualnie. I ewentualnie wtedy wytnę może trochę poszukiwania, chociaż z drugiej strony chyba za bardzo mogę teraz to zrobić, bo też mam czas ograniczony na dzisiejszy odcinek. I to tak dosyć. Dobra, ponownie Powder Snow. Gdzie jest Hypno? Ja tu po konkret przyszedłem. A nie tylko expić. Dobra, 120 punktów expa. Nie wiem, czy szybciej by nie było, gdybym na przykład zaczął expić w ogóle Drowsy'ego, no a tak wszystkie poksy expić to też tak troszkę średnio. Znowu Drowsy. Szczerze mówiąc, Drowsy mi się za bardzo nie chce bić, bo walki z nim trwają długo i zazwyczaj obrywam, więc może po prostu uciekniemy. Dobra, co tu jeszcze występuje? Naprawdę już chyba nic szczególnego. Jest! Jest Hypno! Okej, udało się. Już powoli miałem momenty zwątpienia, że kurde, chyba już go nie znajdę, a tu jednak. Dobra, więc z mojej strony Quick Ball i próbujemy go złapać. Tylko, że jeszcze w tych generacjach, bo od generacji w zasadzie chyba 7, czy 6 w sumie już chyba też, dostawało się punkty expa za złapane Pokémony nawet. Tutaj już tego nie ma. Jeszcze znaczy się, o. Dobra, więc mamy Hypno, kolejnego nowego poksa, kolejny wpis w deksie. Więc jest to Pokémon hipnotyczny. Zawsze trzyma wahadełko, które porusza się na boki w rytmie, sprawdzając, że przysypiają wszyscy wokół. Aha. Okej, okay, dobra, boks 6 jest pełny, idzie do 7. No tak. Dobrze, więc tak, udało nam się zapaść kolejnego poksa, fajnie. No to teraz myślę, że udamy się na ścieżkę kolejną, gdzie właśnie na wędkę będzie można złapać Quillfisha. A to była ta ścieżka, myślę, chyba trochę niżej, czyli... Czyli chyba gdzieś tu. Dobra, to co, zarzucamy wędzisko i czekamy. Coś jest. Czy będzie to Quillfish? Nie. To jest Magikarp, level 40. W sumie... To ja nawet, jak choćbym chciał, to za bardzo chyba nie ucieknę z tej walki. Nie, uciekłem, okej. Okay. Dobra, myślę, że dobrze będzie jednak zmienić z powrotem swoje naba na coś innego, bo... nie chciałbym tutaj... Znaczy, dobra, wezmę Noctowla może. Nie chciałbym tutaj stracić możliwości, w sensie, no... Żeby Swinub mi padł, o. Już konkretniejsze poksy będą wpadały, więc i tak jakieś expa będą. Dobra, coś jest. Jak na razie w dzisiejszym odcinku 5 nowych wpisów. Czyli co, jak miał mieć 100, no to będzie 20 odcinków jeszcze.
Dobra, może będzie lepiej. No w poprzednim było 4. 4? 5 w sumie, bo Magmara jeszcze złapałem. No to... Znaczy nie w poprzednim, w sensie w poprzednim odcinku z wypełnienia Dexa, tak? O to mi chodziło. Dobra. Szukamy dalej. Jak się teraz zastanawiam, skąd ja jeszcze mam Azurile. A, na Pokowalkerze pewnie gdzieś były. Dobra, ale mnie by bardziej Meryl interesował niż Azuril. Wiesz, Azurile można ewoluować w Meryla, tak, ale... Jego ewolucja wiąże się chyba ze szczęściem, bądź biciem określonego poziomu, który no nie jest raczej zbyt niski. Może spróbujmy zarzucić wędzisko gdzie indziej. Coś nie chcą nam ryby brać. Co jest troszkę słabe, dobra, coś mamy. I mamy... Tentakula. Dobrze, leć Noctowl i załatw to. Hipnoza, nie. A dobrze, trafiło koniec końców, więc w sumie nie jest tak źle. Chciałem ekstrasensory użyć, tu psycho, tam to psycho i się pomyliło. Nie będzie, że dawno Noctowlem nie grałem. Dobra, ekstrasensory. Dobra, powinno wystarczyć. O, chociaż nie, no ten Tentacruel ma dobry spec def, ale zaskakująco dobry wręcz. Dobra, załatwiony. Czy to szybko by się upewnić, aby na pewno w dobrym miejscu wędkuje? Dobra, 300 punktów X dla Spinaba. Ale myślę, że chyba tak. Quillfish, Quillfish, gdzie jest Quillfish? Jest Quillfish. Kuźwa! Ja chciałem wyjść, chciałem wejść. Dobra, details. Nie, on faktycznie nie występuje. Aha. Nie, to luz, występuje tutaj, okej. Okay. No tak, niektóre poksy występują zarówno w Kanto, zarówno w Johto, więc ten. Dobra, połówmy jeszcze troszeczkę. Mam nadzieję, że uda mi się złapać to przynajmniej co zaplanowałem na dzisiejszy odcinek. Zaplanowałem w trakcie nagrywania odcinka, może konkretniej. No i znowu Tentacool. Dobra. Myślę, że chyba Fly będzie tutaj lepszym wyborem. Powinien załatwić go za jednym ciosem. Bo jednak spec def Tentakuli jest dość przyzwoity. Wow, hydropompa. Dobra. Padł. Znowu będzie po 300 expo. Dla Swainaba spoko. Czy złapię coś poza Magikarpem lub Tentakulem? Zrobię może punkt dalej. Coś jest. Czy będzie to Quillfish? Nie. Znowu Tentakul. Dobrze, no to znowu Fly. I znowu hydropompa. Scenariusz się dokładnie tak samo powtarza. Dobra. Załatwiamy Tentakul. A Swainap jeszcze nam nie rośnie w siłę. W ogóle jak ten, co tam u Noctowla? Noctowl coś trzyma, czy chcemy to wziąć? No to weźmy. Noctowl nam odda. Wiadomo. No i dostaliśmy Pink Scale, czyli dużą łuskę. No tak, tu jeszcze pozostały nam te niby kontesty, niby jeszcze te inne konkursy Pokeathlon, to się tak bodajże nazywało. Ale sprawa z tym nie jest taka prosta. W sumie te odcinki miałem urozmaicać jeszcze walką o odznaki kolejne. No ale niestety w dzisiejszym odcinku czasu nam nie starczy i raczej wątpię, żeby starczyło nam na złapanie wszystkich Pokémonów. Niestety szczęście nie dopisuje, cięć za bardzo nie mogę robić, bo też mam czas bardzo ograniczony. Dobra, więc... No złabrze się, no znajdź się Quillfishu jeden. Myślę, że z Happeepem nie powinno być takich problemów. Bo Happeep to raczej będzie dość pospolity poks. Dobra, coś znowu. Co znowu? Znowu Tentakul.
Dobra, szybki fly. Dobra, o, Screech tym razem, troszeczkę się odmieniło. To może nas... Teraz też się coś odmieni i zamiast tentakula złowię Quillfisha. Albo w najgorszym wypadku Magikarpia. Dobra, tentakul załatwiony. Próbujemy dalej. O, coś szybko wzięło. I znowu tentakul. Już powiem, się nie chcę za bardzo ich rozwalać. Szybciej jest uciekać. Nic. Coś znowu jest. Czy to będzie w końcu Quillfish? Quillfish, z tego co pamiętam, można złapać chyba na każdy rodzaj wędki, chociaż mogę się mylić. Spróbujmy może użyć mimo wszystko dobrej wędki. Dobra. Chociaż tak jak myślę, na dobrą wędkę złapiemy dokładnie to samo co na super wędkę. Tak mi się przynajmniej zdaje. No, próbujmy. Nic nie chcę brać. I coś jest, okej. I to samo tentakul, tylko że na niższym levelu. Ech. Dobra, ciężkie te łapanie poksów, ciężkie, ciężkie. Ciężkie jest brzemię trenera. Dobra, spróbujmy jeszcze w jakimś innym punkcie. Szanse na Quillfisha są stosunkowo niskie, bo ten poks jest ogólnie dość rzadki. No ale kurczę, no chciałbym w końcu już go złapać. De facto na Pokewalkerze też na jednej ze ścieżek można było złapać Quillfisha. No ale nie było mi to dane. To chyba było Stormy Beach, czy... no któraś z tych morskich. A chyba dwie takie były. Widzieliście, teraz wykrzyki pojawi się nad Noctowlem. Noctowl zauważył branie. Dobra, i znowu ten taką. I znowu nie to, co chciałem. Dobra, no złowi się, nie złowi się, nie złowił się. No niestety, trochę was poprzynudzam w tym odcinku, no ale no, cóż poradzić, no. Nie chcę się znaleźć. Nie chcę się znaleźć. Jak będę miał kiedyś dzień wolny, to trochę bardziej może będę mógł powycinać, będę miał więcej czasu na to. Teraz niestety nie mogę. I znowu ten tak, no kurde. Dobra, no cóż, widzę, że Quillfisha w dzisiejszym odcinku raczej się nie złapie. Więc jeszcze pozostaje mi tylko sprawdzić Happy'a ewentualnie. No leć do góry, na samą górę prawie. Dobra, Happy, gdzie jest Happy? Tu jest Happy, details. I Happy występuje. Tutaj, gdzie jestem też, więc wystarczyłoby, że znalazłbym jakiś taki zaułek, gdzie można wejść, właśnie jak chociażby ten. Ale do niego dojście to nie będzie chyba taka prosta sprawa. O, muszę przejść aż tu. Dobra. Zaciąć trzeba to drzewko. A jeszcze się powkurzam, jak Happy'a nie będę mógł znaleźć. dobra. Trawy, trawy, dzikie poksy i co my tu mamy? Nidorino. Nie Interare mnie. Nidorino mamy. Dobra, z Nidorino chociaż jakiś expa może będzie w miarę. A pamiętamy, że też trzeba expić Swinoba. Na 30 chyba któryś poziom aż, więc no tak dosyć sporo, ale mało jak spadaje. Malutko.
Wspomnę, Boże, bo będę są kontrą na tutejszy Nidorino, gdyż ma jakby nie było ataki ziemne jakieś. Dobra, czy będzie mi dane znaleźć jeszcze Happypa w dzisiejszym odcinku? Już mam 30 minut, już teoretycznie powinienem kończyć. Jednak z poświęceniem i ryzykiem spóźnienia się do pracy szukamy Happypa. Dobra, jeśli się nie uda, no to będę musiał sobie zostawić te poszukiwania na odcinek kolejny z poszukiwań Pokemonów. Natomiast tak, nie wiem, czy to będzie akurat odcinek ogólnie następny, bo mieliśmy przeplatać jakieś tam eksploracje i tak dalej z łapaniem poksów do deksu, więc pewnie w następnym odcinku udamy się do Silurian Cave, by tam dokończyć zwiedzanie, by tam złapać coś jeszcze. Natomiast no tutaj same Nidolucje nas spotkają. Można powiedzieć Eeveelucje, to i Nidolucje też można powiedzieć. Dobra, jeszcze jeden poks, co to będzie? Czy to będzie Happyp? Czy serio będę musiał hodować Skipluma? De facto na ścieżce jednej z tych pierwszych większe szanse są na Happypa. Więc cóż, ale dobra. No cóż, próbowałem, chciałem, ale nie wyszło połapać trochę dziki Pokémon w dzisiejszym odcinku, ale się nie udało, no niestety. Więc w dzisiejszym filmie to będzie wszystko. Ja muszę się z wami niestety żegnać, tak więc do usłyszenia w kolejnych filmach. No może później łowy będą bardziej sukcesywne, tak więc w dzisiejszym filmie to będzie wszystko. Ja z wami się żegnam i do usłyszonka w kolejnym filmie z serii, to cześć.